Cześć, witam Cię w siódmej części kursu tworzenia smart kontraktów. Tym razem zajmiemy się przechowywaniem danych, czyli poznamy słowa kluczowe memory oraz storage. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Siódma część kursu. Tworzymy fabrykę zombie. Tym razem rozszerzamy ją o możliwość zarażania innych obiektów na blockchainie, po to, aby stały się również zombie. Tutaj poznamy dwa słowa kluczowe, czyli storage i memory. Storage odwołuje się do zmiennych, które są na stałe zapisane na blockchainie, natomiast słowo kluczowe memory odwołuje się do zmiennych, które są tymczasowe, które przeważnie są zmiennymi przechowywanymi między funkcjach i są one właśnie czyszczone, kasowane pomiędzy ich zewnętrznymi wywołaniami, to znaczy pomiędzy zewnętrznymi wywołaniami tych funkcji. Tutaj autorzy kursu przekazują taką analogię, że storage należy rozumieć jako dysk twardy komputera, natomiast memory jako taka właśnie pamięć podręczna, pamięć RAM w komputerze. Tutaj oczywiście na podstawie tego kursu poznamy w dalszych jego częściach bardziej zaawansowane zastosowania oraz to, kiedy, na co zwracać uwagę. Wykonamy na razie proste polecenie, które tutaj jest nam zadeklarowane przez autorów tego kursu. Przede wszystkim mamy utworzyć funkcję feed and multiply, czyli to zaczniemy sobie tutaj robić. Przypominam, do funkcji, tworzenia funkcji używamy słowa kluczowego function. Następnie funkcja ta tutaj zgodnie z poleceniem ma deklarować dwa argumenty. Będzie przyjmowała właśnie takie parametry. Pierwszy z nich to uint zombie ID oraz drugi to również uint, czyli target DNA. Oczywiście funkcje zawieramy w nadwiasach klamrowych. Tu jeszcze warto byłoby dodać modyfikator dostępności i ta funkcja ma być oznaczona jako public zgodnie z poleceniem zadania. Następnie musimy się upewnić, że właśnie przechowujemy na blockchainie naszego zombie, czyli tego, którego my utworzyliśmy. Do tego wykorzystamy słowo kluczowe require, które było przeze mnie przedstawione w jednym z wcześniejszych odcinków. Następnie skorzystamy z message sender, czyli z instrukcji, która zwraca nam adres, ten, który wywołuje ten dany smart contract, wywołuje funkcję w smart kontrakcie, czyli jeśli ja tutaj wywołam funkcję feed and multiply, to message sender będzie przechowywało w swojej wartości właśnie mój adres portfela. Tutaj również musimy się odwołać do tablicy. Tablica ta nie jest zadeklarowana w tym pliku, jednak jest ona zadeklarowana w pliku zombie factory i dzięki temu, że go zaimportowaliśmy tutaj w trzeciej linii kodu, możemy skorzystać z tej tablicy, która właśnie przechowuje to, jaki adres jest właścicielem którego zombie. I to w ten sposób właśnie należy z tego skorzystać. Tak, to jest zombie ID i pozostało nam jeszcze tak naprawdę de facto przechowanie tego zombie i tutaj przechowamy go oczywiście na blockchainie i tutaj jest ta różnica, ponieważ domyślnie ta zmienna byłaby przechowywana w memory, ponieważ jest to zmienna zadeklarowana jedynie w funkcji, nie jest to zmienna stanu, która byłaby zadeklarowana
tutaj w głównej implementacji całego smart kontraktu, dlatego musimy dodać słowo kluczowe storage po to, aby jednoznacznie wskazać, gdzie ta zmienna, gdzie jej dane mają być przechowywane. I ta zmienna ma się nazywać MyZombie i będzie właśnie w sobie zawierać tego zombiego, którego odnajdziemy poprzez zombie ID podany jako właśnie parametr do tej funkcji. I myślę, że to już wszystko. Zobaczmy, czy kod został napisany poprawnie. Tak, kod został napisany poprawnie. Także krótkie jeszcze podsumowanie. Przechowujemy dane w smart kontraktach na dwa sposoby. Pierwszy z nich to słowo kluczowe storage. Przechowuje ono wartość tej zmiennej na blockchainie, jest ona niezmienna. Druga możliwość to słowo kluczowe memory i jest ono przechowywane w sposób ulotny. Za każdym razem przy wywołaniu funkcji ta wartość jest zmieniana, a poprzednio najpierw czyszczona. Także to wszystko, jeśli chodzi o siódmą część. Zapraszam Cię do kolejnej części. Dziękuję, cześć.